What the fuck? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stalker Anomalii z pakietem Gamma. Kontynuujemy tutaj przygodę dzisiaj po jakże wyczerpującym wyłączeniu mózgu z węglasza, czy tam też machiny życzeń. Wybrałem się tutaj na cmentarzysko maszyn. Ponownie na cmentarzysku maszyn jesteśmy i mamy tutaj trzy zadania do wykonania. Pierwsze to mamy odzyskać prototypowy detektor. Następnie mamy zniszczenie leża mutantów. I na końcu zaginionego żołnierza powinności. Po drodze oczywiście mamy dwa ciekawe schowki, które trzeba oczywiście przejrzeć. Tutaj jest jeszcze trzeci. Jesteśmy również świeżo po emisji, więc warto byłoby się przyjrzeć anomaliom, czy nie ma jakichś artefaktów. Jak słychać, dopadła mnie trochę infekcja, tak więc mogę mówić trochę przez nos. Mój głos może być trochę inny. Mamy też przyjaciela, którego sobie tam wziąłem, przygarnąłem na jantarze i on po prostu chce, abyśmy polowali na mutantę, on sobie zdobędzie jakieś dane, nie wiem jakie. Zobaczymy co to się będzie dzisiaj działo. Z aktualizacji? Aktualizacja, nowy ekwipunek. Został AK-12, dołożyłem sobie SW-98, naprawiłem go sobie całkowicie i zmieniłem broń krótką na Colta M1911. Zobaczymy. Trochę czytałem, trochę oglądałem na temat tej broni i podobno jest niezła. Zmieniłem również shotguna na takiego MP153 karabiner. Lubiłem na przykład tamtą bębenkową strzelbę, zapomniałem jak ona się nazywa, ale niestety czas przeładowania był straszny. Bardzo straszny. Tutaj jest co prawda 8 sztuk w magazynku, ale procent przeładowania jest chyba o wiele szybszy. Dobra. No to jedziemy. Tutaj dziś powinna być pierwsza anomalia. Zadziwiająco nic nie ma. Ciekawe. Wygląda na to, że już tutaj ktoś coś pozbierał. No tak, wygląda na to, że jest czysto. Aha, tu nie ma żadnego schowka. Kurczę, to on jest po drugiej stronie. Dobra, trzeba jakoś tam przejść. O, proszę. Jest jakiś artefakt. I widzę go na wprost. Trzeba ostrożnie podejść. Kurde. Ty nie podchodź do tego, hopie. Jest dużo anomalii. To też zauważyłem, że można sobie artefakt delikatnie popchnąć, wypchnąć z anomalii, dzięki czemu można go zebrać nie narażając się na właśnie działanie anomalii. Ciekawe. Ach, cały czas się uczę tej gry. Warto byłoby się rozejrzeć. Co tutaj takiego jest? Czy ja coś znajdę w ogóle? Gdzie jest moja lornetka? O! Mamy świnkę. Mamy zombiaka. Tam lubi bić chimera, kurczę. Zresztą w ostatnich odcinkach mieliście okazję zobaczyć moje polowanie na chimerę. Dobra, bierzemy szczylbę i idziemy, no co? No. Nie ma co się czaić. Miejscówka jest bardzo niebezpieczna przez to, że ja sobie trochę podgłośnie grę, że nie ma tak dużo tutaj miejsc zapisu.
Tutaj trzeba być naprawdę ostrożny. Jaki ty masz tryb? Dobra. Tryb bojowy masz. Za wzgórza nic nie słyszę. Chyba dzik. Dzik albo świnia. Ale obstawiam to pierwsze. Gdzie ty jesteś? O kurde, to nie jeden chyba tylko. Opie, uważaj! Tak, to jest zdecydowanie dzik. Nie no, świnia! A ty już ciśniesz, tak? Dobra. O kurde, mać. Akurat... Zapomniałem, że jest mało amunicji. Ale zbiorę go sobie. O, nic przydatnego. Ciężko stwierdzić, kurczę. Byłem przekonany, że to będzie dzik. Muszę się jeszcze sporo nauczyć, jeśli chodzi o rozpoznawanie mutantów po dźwięku. Gdzie jest u licha ten schowek teraz? Ach, tu. Dobra, co my tutaj mamy? Kombinezon Seva, renegatów. W opłakanym stanie. Karabiner 98 kurc. Rozbieramy go oczywiście. Zestaw do wytwarzania leków nas handel. Ty tutaj praktycznie... No nie, no przecież on jest w opłakanym stanie. Dobra, to ja go tylko... Dobra, bierzemy wszystkie części i go rozmontujemy. Okej, okay, podchodzimy do pierwszego zadania tutaj. Detektor. Czy ja mam w ogóle dobrą amunicję? Dobrą amunicję mam. No tak. Mamy prototypowy detektor. AK-105. Rozbieramy. Kurde, ale ładne. Ładne rzeczy rzuca. Dobra, cofamy się do tego schowka. O, chyba zadanie wykonałem. Fantastycznie.
O, 9000. W magazynach wojskowych. No i pięknie, dobra. Ekolodzy, zwiększam sobie zaufanie u ekologów. Czy ty masz jeszcze jakieś zadanie? Nie, nie mam. No to co, to zostawiam cię tutaj, tak? Okej. Okay. No, muszę przyznać, że chyba... podoba mi się ta broń. Gdzie tu jest teraz? O! O kurczę. Ale rzuciło. Dobra, zbieraj to. I uciekamy stąd. Zaraz mnie radiacja będzie żarła. Kurde, kombinezon CS3B. Nawet nie wiem, co to znaczy. Teraz co mamy do wykonania? A, zniszczenie mutantów, jakiegoś tam gniazda. Fajnie byłoby wskoczyć na jakiś tutaj pojazd. O, właśnie. Parkour! To chyba jeszcze jest daleko. Ja sobie podbiegnę. Kurde, ale to jest kawał. Dobra, zombiaczek. Tylko zombiaczyś z kimś się tam trzaska, tylko pytanie z kim. Siemano! O! Tam jakiś. Ach. Kurde, ale dostał. Co, już? Tu mamy tylko świnie. Ej, no poważnie? Zadanie wykonane? Mamy artefakt. Z kim on się tutaj trzaskał? Ja go nie widzę. Gdzie on jest, Michał? No wskakuj! O nie, zniknął! Teraz dopiero się skaptałem, że on zniknął. O! Łatwo poszło.
Teraz mamy do znalezienia zaginionego stalkera. Ktoś tam jest? No ostatnio tam wprowadzałem czystkę, więc... To mi brzydko pachnie. Poszło gładko. Aż zadziwiająco gładko poszło. W porządku, tutaj mamy jeszcze chyba gdzieś jeden... Jeszcze jeden staż. Tutaj w tym miejscu. Skrytka na wzgórzu. Nie mogę się przyzwyczaić cały czas, że mam spluwę na drugi, na trójce. Przebiegniemy się. O! No tak se ciało po prostu tutaj leży, trochę dziwnie. Ale tu żre. Gdzie to kurde jest? No, dużo dała ta latarka. Co mówi moje słynne PDA? Sekretna skrytka na wzgórzu. No. Wydaje mi się, że słyszę psy. Na szczęście daleko, więc muszę omijać tamtą część. Gdzieś pod autem czy co? Kurde, gdzie to u licha może być? Aha, dobra, okej. Mamy tutaj proto-egzoszkielet wolności. Niestety jest w opłakanym stanie. Kwestie... O kurde, ciężki jest. I nawet jak go zezłomuję, to nic mi to nie da. Jeśli chodzi o egzoszkielet, to może ja na razie się powstrzymam. Nie potrzebuję. Ja wiem, że to fajnie wygląda, fajnie brzmi. Tylko trochę mnie przeraża to, że tam trzeba pilnować chyba baterii. Czy coś? Jest wiele możliwości właśnie odnośnie tego egzoszkieletu. Muszę się też trochę zorientować, co i jak. Dobra. Tutaj mamy czystko. Chciałem powiedzieć, tutaj mamy czystkę. A tutaj jeden. Ach. No trudno, dobra, już nie będę tam leciał specjalnie przecież.
Bez przesady. W porządku. Pójdę oddać zadania. Zobaczymy, co tam naukowcy powiedzą mi dalej. Jeszcze jedno zadanie. Dobra, ale to już innym razem. Dobra. Jakaś robota? O, kolejne. Rozkaz eliminacji. I to by było na tyle. No czyli w magazynach wojskowych mamy co nieco do wykonania. No i to nawet niedaleko. Cóż. Poważnie. I pyk. I kolejne. I można powiedzieć, że 15 tysięcy zrobione za jednym razem. Masz coś? Nie masz? No dobra, w porządku. Skoczę jeszcze tylko się podleczyć. Skoczę jeszcze się tylko podleczyć do medyka. Przy okazji sprzedając mu tutaj te zestawy do wytwarzania leków. Jeden sobie muszę zostawić, tak w razie W. A resztę sprzedaję. Oczywiście potrzebuję pomocy. Byś mnie trochę poskładał. Sprzedamy tobie te. O, 9 tysięcy, ładnie. No chyba wystarczy na... Wezmę sobie jeszcze jeden bandaż, tak żeby było 5. No, muszę dojść do siebie. Zobaczę tylko, czy masz amunicję. Bo chciałbym właśnie amunicję jeszcze. Jak? Ta jest za 5600, ta jest za 2200. Ta jest jeszcze gorsza, ale to średnie. Dobra, weźmy chociaż tą. Myślę, że powinno wystarczyć. W ostateczności chciałem używać tej amunicji, no ale wiecie, różnie to bywa. Tamten pies mnie zaskoczył właśnie na magazynach wojskowych, no ale cóż. Dobra, no to biegiem na Jantar. Jestem jeszcze ciekaw, co to za ciekawe zadanie mogę jeszcze dostać od doktorka. No bo mamy do przeczesania laboratorium. Ojku. Okropne miejsce. Halo. Zapraszam. Mam ten twój detektor. Zrobiłem co chciałeś. 9800. O proszę, kurde. Jeszcze jakaś robota, coś? W magazynach wojskowych. Jeden z naszych oddziałów wyruszył poza bazę, aby wykonać kilka skanów anomalii, ale nadal nie wrócił. Próbowaliśmy się z nimi skontaktować, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Kiedy rozmawialiśmy o tym z SBU, powiedzieli, że nie mają aktualnie zasobów ani ludzi, aby szukać naszego oddziału. Jeden z członków zespołu został wyposażony w prototypowy detektor, który rzadko zabierany z bazy i miał go użyć do badań. A, to czy to nie jest czasem ten sam, który właśnie przed chwilą przyniosłem? Gdybyś mógł udać się do nich w ostatniej znanej lokacji i znaleźć prototyp lub zespół, to zapłaciby ci za twoje usługi. Zaznaczę na twoim PDA pozycję, w której straciliśmy z nimi kontakt. Zajmę się tym. Jeszcze jakaś robota? Zajmij się na poważnie poprzednim zleceniem, to pogadamy. Się nie zesrej. No to co? No to zapisujemy. Tyk. I
I lecimy do laboratorium. Kolejne straszne miejsce. Ech. Nie wiem, czy czasem nie jestem zbytnio tak lekko przygotowany na to. No cóż, najwyżej się cofnę. Przecież zawsze można się wycofać, prawda? Był zombiak czy złamaniec? Dobra, mamy zombiaczki. Kurde, na strzała poszły. O, ten miał dwie ręce. Ała! Ajejku. No, pięknie zacząłem tą przygodę tutaj. Nasrytane tych anomalii. Cholera, no będę musiał się podleczyć teraz trochę. Jeszcze nogę mi skraszowało. Dobra, zostało mi 5 użyć zapałek. Muszę uważać. Zastanawiam się, czy leczyć tą nogę, czy nie. Pewnie ja bym musiał dotrzeć do tego miejsca. Gdzie zrobiła to wejście? Tutaj. O no, zapomniałem, że przecież nogę mam. To mogę tu wejść, czy nie mogę? No mogę, tylko jak tutaj wejść? No muszę przyznać, że wchodzenie po drabinie jest fantastyczne. No. A, była dziura, super. Tylko teraz co, ja nie mogę... Mogę wejść do tego laboratorium, czy nie? Bo już teraz sam nie wiem. Nie pokazuje mi w ogóle celu. Ty, a to nie było czasem, że miałem... Ej, byłem już tutaj. To nie jest to miejsce. Albo to jest to miejsce... O, ja pierdzielę, już mam... Pierdziele to, kurde. Nie za bardzo rozumiem tego zadania. Pani
niby pokazuje, żeby zejść na dół. Cholera. No ja jak zejdę, nie, to już inaczej się nie da. No tam jest chyba burer. O kurde. No nie. Ojejku. Dobra, nogi są połamane. Nie rozumiem tego, kurde, jak to? What the fuck? Biegnij, 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 biegnij! Wow! Dobra, 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 dobra. Trzeba to jakoś inaczej rozkminić. Ojku. Dobra, próba numer 5735. Jury, granata! Za wcześnie. Ja pierdzielę. Serio? Nie znaleziono nic przydatnego? I co, i to było wszystko? Kiereszową mi nogi. No tylko, że fajnie. Ale ja nie wrócę. Wrócę? Czekajcie. Mam pomysł. Muszę znaleźć jakąś skrzynię. Halo, skrzynię. Na bank były tam. Nie idę naokoło, kurde. Nie ma opcji. No kurwa, muszę iść naokoło, no nie. Aj, najgorsze jest to, że ja nie mogę biegać. No jest dreszczyk. Nie, nie, nie.
Zapisuję, pierdziele. Chyba jest burer, ale... No fajnie. Latarka padła. Fantastycznie. Psychika mi siada. Czemu? Ja pierdzielę, szczurze, daj se spokój. Ja to bardziej gram w ciszy. Jestem tak obsrany. Pomimo tego, że już tutaj byłem. Daleko. No i co? No i się zatrzymał. I nic z planu. Pieprzone szczury, no. No chodź tu. Ej, serio? Będziesz się tak ze mną bawić? No i co teraz? Co ja sobie mogę zrobić? Ojejku. No inaczej nie dało się tego rozkminić. Mam dokumenty. Pora stąd uciekać. A to i tak miałem się tutaj. Ale by były jaja. No dawaj, dawaj, dawaj. No dobra. Będę przechodził jeszcze raz przez tą samą sekwencję tutaj. Oj, jestem. Mam nadzieję, że nie będę musiał już wracać więcej do tego laboratorium. Wiem, że czekają mnie jeszcze chyba dwie ekspedycje. W równie mrocznych zakamarkach zony. Właśnie mowa tutaj o laboratorium. Siem pożalowali w moją skromną laboratorium. Zrobiłem co chciałem i dajesz
otrzymano racze oczy. Co to jest, kurde? 11,50. Kurczę, dobry pieniądz za to chociaż dostałem. Agropromie, jakieś są badania, bo no... Dobra, dawaj mi to. Dobrze. I co? I to by było na tyle. Po raz kolejny żegnam się z wami w Jantarze i zapraszam was na kolejne odcinki. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę, jeśli się seria podoba. No, to był dosyć intensywny odcinek oraz możecie również zasubskrybować mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami. Trzymajcie się ciepło i do następnego.